Czyli tak, bo z panią nie rozmawiałam. Mówiłam Oli, że najważniejsze to będzie to, żeby panie odesłały test, który dostaną do 23. To będzie najważniejsze. To tak, jak podłączymy się na następnych zajęciach, ja włączę u siebie test, omówimy ten test, czy panie rozumieją wszystko, wszystkie swoje zadania, które muszą zrobić. Potem wylosują panie po jednym pytaniu do odpowiedzi ustnej. Tak, i tak 10 do 15 zdań na ten temat chciałabym, żeby panie powiedziały, bo takie są wymagania egzaminu. I potem będą panie się mogły ze mną rozłączyć i zacząć pisać, bo przed lekcjami z linkiem do zajęć wyślę paniom osobno jeszcze test. I ten test, tak jak powiedziałam, musi do godziny 23 zostać do mnie przesłany, bo inaczej szkoła go nie zaliczy. Będą panie miały czas, omówimy go, żeby panie wiedziały, co robić. I bardzo ważne jest to, że albo panie piszą w tym teście, albo muszą napisać u siebie i zrobić takie dobre zdjęcia, żebym ja mogła to odczytać, ocenić, bo tam trzeba będzie punktować punkty odpowiedzi i ja te dokumenty będę musiała też przesłać do szkoły, tak żeby wszyscy to mieli dostęp do tego, bo potem ja to ocenię, a szefowa będzie wtedy o certyfikacie z państwem rozmawiać, tak? Dobra. To zaczniemy ostatnią lekcję, bo ona jest też ważna. Czy to widać już? Widać. Słuchajcie, panie, dużo z tych zagadnień, które tutaj są w tej ostatniej lekcji, będzie właśnie na egzaminie. Także bardzo proszę, żeby panie sobie troszkę powtórzyły te ostatnie lekcje, te tematy ustnie. Pani Larysa też to wie, które będą do ustnego egzaminu, prawda? Jak przejrzała ten film. No właśnie, żeby sobie przygotować te kilka zdań na różne tematy, poprawnie sprawdzić. Myślę, że czasu będzie dużo na odesłanie egzaminu pisemnego, żeby go posprawdzać, a ważne będzie to, żeby panie poprawnie powiedziały, bo to się tutaj wszystko nagra, więc będzie ocenione, tak, i udokumentowane, tak jakby w filmie tutaj w nagraniu pani wypowiedź. Dobrze, czyli tak, co my musimy jeszcze dzisiaj do tego egzaminu przerobić? Dni tygodnia po polsku panie znają. Tak. Bo będzie też coś takiego jak harmonogram czy plan naszego dnia codziennego, czyli to, co panie robią. I dodatkowe punkty będą za to, żeby panie nie podawały zupełnie godzin, ale na przykład określały, kiedy coś robią, czyli przed południem, rano, wieczorem, w południe, żeby używać takich słów. Będzie tam też temat właśnie związany z hobby, z tym, co lubimy robić. Ja teraz nie pamiętam, tam już był jakiś taki temat, prawda, o tym, co też lubimy, o jedzeniu i chyba hobby też częściowo było. Tu jest dodatkowo trochę tych różnych wypowiedzi, czyli grać w piłkę, czytać książki, słuchać muzyki, oglądać telewizję, grać w karty, podróżować, chodzić do kina, jeździć na rowerze, spać, spotykać się z kolegami, grać na komputerze, trenować karate, jeździć na hulajnodze, pływać i grać na gitarze. Czy wszystkie te słowa panie znają?
Znają. Pani Larisa też? Dobrze. Tam w tym teście będą również obrazki do podpisania. I na przykład, jak panie podpisałyby ten obrazek? Książki. Teraz tak, taka podpowiedź tutaj jest, co oni lubią robić. I tutaj jest tak, ok, czytać książki. Tutaj jest... Grać w piłkę nożną. Tak, albo w futbol, to będzie to samo. Mhm. Tylko jak będą panie podpisywać, to patrzeć, żeby to były całe zdania lub mówić o sobie, na przykład, że coś lubią, to żeby panie też to zrobiły całym zdaniem. Czyli ja lubię na przykład oglądać telewizję, lubię też czytać książki, tak? Żeby tych wypowiedzi trochę było. Zdania mogą być krótkie, żeby nam się nic nie myliło, ale poprawne. Będzie się liczyła przede wszystkim poprawność. Co ten chłopiec tutaj robi? Chłopiec lubi jeździć na rowerze. No bardzo ładne zdanie, pani Laryso. Ola, a ten tutaj? Ten chłopiec lubi grać na komputerze. Okej, okay. Może być grać na komputerze, może być lubi grać w gry komputerowe. Różne warianty są. Okej, okay. Co ta dziewczyna robi? Dziewczyna słucha muzykę. Ona tak, dziewczyna słucha muzyki, prawda? Lubi słuchać muzyki. A to kto to jest? Karate. Jak jest? Tak, sport nazywa się karate. Na kogoś, kto uprawia ten sport, można powiedzieć karateka. Tu było użyte słowo, już sprawdzam, trenować karate. A, trenować karate. Zazwyczaj, jeżeli chodzimy jakiś sport uprawiać, to chodzimy na treningi, czyli można trenować karate. Co ci ludzie tutaj robią? Oglądam telewizję. Tak, oglądają. Oni oglądają telewizję, można oglądać telewizję. Można oglądać filmy, można oglądać seriale, prawda? A to jest autokar wycieczkowy. Bo widać, że jest dużo bagaży, tak? I uśmiechnięci ludzie. Czyli co oni robią? Jedą na wakacje. Jadą na wakacje, podróżują. Może tak być. Mhm. No i te dwie osoby tutaj. Oglądą film jakiś. Tak, oglądają. Czyli można oglądać film. Raczej w kinie, prawda? Z popcornem, w paczkach. Mhm. A jak się nazywa coś takiego? Na trawie siedzimy i jemy. U was też jest chyba takie słowo piknik. Oni mają piknik. Tak, właśnie. Mają piknik, można powiedzieć, są na pikniku. Aha, są. Tak, to też jest poprawnie gramatycznie. Ktoś tutaj gra na gitarze. Tutaj. O, jak to będzie. Ale słowo jest bardzo podobne do rosyjskiego. Pływać, tak, pływać, pani Laryso. Tutaj można jeździć na czym? Na hulajnodze, bardzo dobrze. Można też odpoczywać i co robić? Spać, prawda? Mhm. To też jest, gramy w piłkę, tak jak na początku było. I teraz tak, zrobimy sobie jeszcze to ćwiczenie. Co można czytać? Po prawej stronie będzie. Tak na zmianę poproszę, panie. Mhm. Ola, co? Gazety. Oglądać, pani Larysa. Film na przykład. Ola? Gra w tenis. A tutaj nie widzę tenisa po tej stronie. Przepraszam, nie widzę. Planszowe, to na stronie. Tak, gry planszowe. Mhm. Gdzie to jest, nie widzę.
A, jest. Trzecie. Dobrze. Trzecie. Ta. Jeździć na... Na taniec. Nie, jeżeli jeździmy na... To poprawnie jest takim językiem bardzo polskim powiedzieć, że na czymś jeździmy. Ale mogą panie nie wiedzieć. Na desce. To jest takie określenie deskorolki, tak? No, szukałam tego na rowerze, a tu no, na desce. No, ja też właśnie patrzę, że takie słowo. powiem tak. Zdanie jeździć na taniec też byłoby poprawne, bo to też byłby język potoczny. I jeździć możemy do kina na przykład, ale jeździć na film też, prawda? Bo jedziemy w jakimś celu. Okej, chodzić do... Chodzić do teatru. Słuchać czego? Słuchać... A co to jest perkusji? Perkusja to jest ten instrument, na którym się pałeczkami gra. To jest baraban. To no tak, wiesz, kilka instrumentów razem, prawda? Nie jest... konkretnie bębenek, tylko kilka, bo to i talerze będą. Aha, jasne. Mogę słuchać. Grać na perkusji można, a słuchać, patrzę, płyt, słuchajcie, płyt. Aha, płyt, to... Tak, płyty też są różne, bo te stare na przykład to są płyty winylowe, ale są teraz płyty DVD, tak? I... Bo że jest w Polsce dużo tych płyt starych takich. Tak, tak, to są te płyty winylowe właśnie. Tata. Co my tu jeszcze mamy? Trenować. I myślę, że tutaj chyba będzie właśnie ten taniec, bo sportu innego nie widzę. I spotykać się z, jeżeli jest z, to z kim? Z rodziną. Z rodziną. I teraz tak, słuchajcie, tu mamy taki tekst i na tym egzaminie, który będziecie miały, będzie podobnie, bo jest tekst i tutaj albo trzeba skończyć zdanie, albo będzie wtedy pytanie do takiego tekstu. Czyli teraz tak, trzeba go przeczytać i tutaj opowiedzieć, co lubisz robić. Tu akurat będzie opowiadać nam dziewczyna o imieniu Weronika i ona mówi tak, cześć, mam na imię Weronika, jestem z Polski, i mieszkam we Wrocławiu. Bardzo lubię sport, pływam i jeżdżę na rowerze. Ja i moja mama często podróżujemy za granicą. Jeździmy do Niemiec, Francji albo Hiszpanii. To mój kolega Daniel i koleżanka Lena. Oni też dużo podróżują. Daniel świetnie pływa, a Lena bardzo dobrze jeździ na nartach. Razem z Leną i Danielem trenujemy karate i gramy w tenisa. A to nasz kolega Bartek. On jest bardzo leniwy i lubi siedzieć w domu. Ciągle gra na komputerze, ogląda telewizję i dużo śpi. A ty jesteś aktywny czy leniwy? Pływasz, jeździsz na rowerze, grasz w tenisa i trenujesz karate. I tak jak w teście byłoby tak, że na przykład byłyby 3 czy 4 pytania i zapytano by, co robi na przykład Daniel, co robi Lena, albo co robią razem. I trzeba by to znaleźć, tak? A to jest tak jakby wzór do tego, co wy macie opowiedzieć o sobie. I na przykład można takie zdanie zacząć. Kiedy mam wolny czas, lubię na przykład co, pani Laryso? Co lubi pani robić w wolnym czasie? Lubię chodzić na morze, pływać. Pływać, tak. Tak. Opalować. Opalać się, tak? Opalać się. Ja też lubię, jak jest ciepło. Ja lubię w las chodzić za grzybami. Lubię chodzić, tak, do lasu na grzyby, tak? Do lasu na grzyby.
A jak jest brzydka pogoda na przykład, co pani robi w wolnym czasie? Leżałam na dywanie, na liżku i telewizję. Ach, też oglądamy telewizję, okej. Tam i człowiek na tego. Tam w pytaniach na egzaminie będzie również pytanie, żeby powiedzieć, co się lubi jeść lub pić, też można powiedzieć. Czyli jeżeli używamy słowa lubię, to powiemy lubię, albo będzie czasownik. Pływać, jeździć, spacerować, czyli co robić, lub lubię co. Muzykę, lubię na przykład gry na komputerze lub grać na komputerze. Musimy użyć dobrze gramatycznie. Ola, a kiedy ty masz wolny czas, co lubisz robić? Kiedy mam wolny czas, lubię czytać książki. Lubię uczyć angielskiej. Czyli lubię uczyć się, musi być zwrotny, angielskiego, tak? Czy to ty lubisz kogoś uczyć? Lubię bardzo kogoś uczyć. A, czyli lubię uczyć angielskiego, ale to trzeba powiedzieć tak, bez się wtedy. Lubię uczyć na przykład swoich uczniów, tak, angielskiego. Dzieci angielskiego. Lubię jeździć na rowerze. A jak jest brzydka pogoda, Ola? No, wtedy do siłowni. O, na przykład ćwiczę w siłowni, tak? Widzę, że jest także pani Julia. Pani Julio, co pani lubi robić, kiedy ma wolny czas? Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy ma wolny czas, lubię gulać nad morze. Czyli spacerować nad morzem, tak? Spacerować nad morze. Lubię słuchać muzykę. Lubię rozmawiać z koleżankami. Tak. A jak jest brzydka pogoda, co to co pani robi? Kiedy brzydka pogoda, to chodzę na fitness. Aha, no też dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że te czasowniki to panie pamiętają, ale przeczytam je jeszcze, bo dosyć dużo materiału mamy na dzisiaj jeszcze do skończenia. Ubierać się, wstawać, myć, iść, brać, uczyć się, grać, czytać, jeść, wracać, spotykać się, odrabiać, spać, oglądać. I tu będą nam potrzebne te czasowniki do ćwiczenia. Jak panie myślą, jak tutaj będzie rano z łóżka, to który czasownik trzeba wstawić? Wstawać. Wstawać, czyli ja wstaję rano, tak? Albo wstaję z łóżka. W dżinsy i koszulkę. To co robię? Ubieram się. Tak, ubieram się w dżinsy i koszulkę. Prysznic. Co to jest? Tusz. Czy dusz? Dusz, tak? Dusz. Zawsze zapomnę to słówko. Ale to dużo waszych rodaków ma zawsze z tym problem. Ja często przypominam i dziewczyny zawsze zapominają. Czyli po polsku można się wykąpać, można się umyć, ale prysznic się bierze. Brać prysznic, czyli rano na przykład lub wieczorem biorę prysznic, tak? Gazetę, książkę. Czytać, tak? Telewizję, co można? Oglądać. Zęby i twarz? Umyć. Umyć, oczywiście. Śniadanie, obiad, kolację? Mm.
No właśnie, jest tylko jeden czasownik, bo u nas nie ma tego użynać, abiedać i tak dalej. Czyli którego używamy czasownika? Jeść. Jeść, no właśnie. Do szkoły, pracy czy sklepu, to co można zrobić? Iść, tak. W szkole. Co będziemy robić w szkole? Uczyć się. Uczyć się w szkole. Do domu, jak już po pracy czy po lekcjach? Tak, można iść do domu, ale używamy dodatkowo innego czasownika. To jest wiernutca, wracać. Na przykład wracamy do domu po pracy, do domu po szkole, tak? W piłkę. Grać. Z kolegami, z przyjaciółmi. Spotykać się. Co się robi potem z lekcjami po południu? Odrabia. Tak, odrabia się lekcje. I jaki czasownik będzie nam pasował jeszcze do słowa spać? Iść spać. Prysznic trzeba brać, a iść spać, okej. Okay. I tutaj mamy właśnie pory dnia i dni tygodnia. Panie mówiły, że pamiętają dni tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, potem powinien być piątek, sobota i niedziela, tak? I jeżeli mówimy, kiedy coś robimy, to musimy dodać przydłog, czyli przyimek w wy. Na przykład w poniedziałek nie pracuję, we wtorek idę do kina. Musi być to wy. Co do wtorku musi być e jeszcze, dlatego że wtorek zaczyna się na literkę w. To tak jak po rosyjsku jest na przykład sastała, tak? Nie ma samego sy. To u nas musi być we wtorek. Pory dnia. Mamy rano lub ranek. To jest to samo. Są synonimy. Czyli na przykład wstałam, powiem, wcześnie rano, tak? Można się jeszcze spotkać ze słowem poranek. To to samo. Przedpołudnie, czyli do godziny 12, tak? Południe to jest 12 i po południu to jest już to ten okres do wieczora. I jak mówimy, kiedy coś miało miejsce, to powiemy tak, byłam tam rano albo na przykład idę tam przed południem, w południe wróciłam do domu, po południu byłam na przykład w sklepie. Zabrakło tutaj wieczora i nocy, ale to jest dalej. Jest piątek, sobota, niedziela i mamy tak samo w prawidłowość, czyli w piątek, w sobotę, w niedzielę. Mhm. Jeżeli mówimy o całym tygodniu, to powiemy w tygodniu i możemy powiedzieć w weekend, mając na myśli sobotę i niedzielę razem, tak? Czyli teraz tak, późniejsze pory, no to jest wieczór, noc i jeszcze dodano nam tutaj dwa określenia, wcześnie i późno. Czyli możemy powiedzieć, tak jak już przedtem ja mówiłam, że na przykład wstaliśmy wcześnie lub wstaliśmy dziś późno, tak? Mhm. No, takie pojęcie względne, dla jednego 7 rano będzie wcześnie, a dla drugiego to już późno, bo on codziennie wstaje o 5. Ale jeżeli mówi od siebie, no to zawsze każdy może to wyrazić. Kiedy było? Wieczorem, w nocy, coś może być, mieć miejsce, w nocy śpimy, tak. Ale możemy też powiedzieć, tak jak tutaj jest od słowa wcześnie, że wcześniej byłam na przykład w szkole, bo możemy użyć takiej wypowiedzi dwóch określeń czasu. Możemy powiedzieć tak, teraz jestem na obiedzie, a wcześniej byłam w szkole, tak? Mhm. Mogę powiedzieć tak,
Do godziny 14 mam lekcję, a później pójdę do domu. Czyli określamy tak jakby, co będzie po sobie, używając tych słów wcześniej i później. Tak samo możemy zrobić to, używając słów przedtem i najpierw, bo powiem, wcześniej byłam w szkole, a teraz jestem w domu. Powiem tak, przedtem byłam w szkole, a teraz jestem w domu. I możemy tych słów użyć jak synonim. Możemy też użyć właśnie słowa najpierw. Najpierw byłam w szkole, a potem w domu. To będzie dosłownie to samo. Teraz to wiemy, że to w tej chwili, tak? Prawda? Teraz. Dwa słowa, które też są synonimami i mówią to samo. Najczęściej używamy słowa potem. Na przykład jemy obiad i mamy coś zrobić, no to potem to zrobimy, tak? Ale za 10 minut, za pół godziny, potem. Następnie. Czyli to jest to samo, ale na przykład możemy to powiedzieć tak. Najpierw, właśnie najlepiej użyć go w parze z innym słowem, że planuję coś zrobić i tak najpierw sobie poczytam, a następnie dopiero ugotuję obiad. W tej kolejności należałoby użyć tych słów. Ola, zacznij tutaj pierwsze zdanie. Podpowiedzi są tutaj, bo tu są słowa w ramce do uzupełniania. Beata wstaje. Wstaje. Nie ma słowa, prawda? Więc, najbardziej pasowałoby rano. Najbardziej by pasowało, ale jego tu nie ma. No właśnie nie ma. I najwcześniejsza pora to jest przed południem. Beata wstaje przed południem. Nie, wiesz, po prostu myślę, że tu jednego słowa zabrakło, bo troszkę nie bardzo będzie. Weźmy, przyjmijmy, że rano. Jakiego słowa użyjemy? Następnie chciałaś, tak? Dobrze. Następnie myje się i ubiera. To są już w zasadzie dwa zdania. Pani Laryso, co tutaj ustawić? Potem może być je śniadanie, a... A później idzie do szkoły, też może być, bo to są dwie czynności po sobie. Okej. Okay. Pani Julio, spróbujmy coś wstawić tutaj. Może po południu? Po południu ma lekcję. A ja bym powiedziała, ale ma lekcję, a idzie, idzie do szkoły. To pewno raczej przed południem. Bo do 12, tak. Prawda? Bo południe to jest godzina 12. Więc przyjmijmy, że przed południem. A przed południem używali w pierwszym reczeniu, czy nie? Raczej nie. Myślę, że trzeba tam wstawić wstaje rano, tylko po prostu zabrakło jednego słowa. A, dobra, dobra. Będzie przed południem. Ma lekcję. A po południu wraca do domu i je obiad. No właśnie. Ola, zobacz, co jeszcze tutaj wstawić. Wieczorem spotyka się z koleżankami. I pani Laryso, co nam jeszcze tutaj zostało? Takie krótkie zdanie. Odrabia lekcje. W nocy to będzie śpi na końcu. A tutaj jeszcze... To jeżeli ona wieczorem spotyka się z koleżankami, to też można użyć kilka razy słowa. Później, następnie, potem. To będzie znaczyło to samo, tak. Później, następnie, potem. W tym przypadku jest ważne to, że ona się wieczorem spotyka z koleżankami, a coś robi jako kolejne, tak? No i w nocy będzie śpi. W nocy
odrabia lekcje, to jest lepiej. W nocy lekcje. Okej. Okay. A kiedy śpi, to te do południa i dlatego by wstawała tak późno, tak? Rano. O tym, co lubimy robić, to już mówiłyśmy wcześniej. Przeczytamy sobie tekst i odpowiemy na pytania. Dzień Dominika. Dzień za dniem. Tak to można powiedzieć. Czyli chodzi tutaj o dzień taki codzienny, każdy prawie, tak? Nie święto. W roku szkolnym każdy mój dzień wygląda bardzo podobnie. Wstaję rano, najpierw idę do łazienki i myję się, potem ubieram się i jem śniadanie. Następnie idę do szkoły. Przed południem siedzę w szkole na lekcjach. Uczę się, słucham, czytam, piszę i powtarzam. Rozmawiam też z kolegami i nauczycielami. Po południu wracam do domu, jem obiad i gram w piłkę albo jeżdżę na rowerze. Czasem spotykam się z kolegami, rozmawiamy lub gramy na komputerze. Wieczorem uczę się i odrabiam lekcje. Potem jem kolację i oglądam telewizję. Później biorę prysznic i idę spać. Czasem czytam w łóżku książkę lub gazetę, a potem śpię. No i zobaczcie, tu jest, to prawda, chłopiec, uczeń, opowiedział nam o swoim dniu. Jednym z tematów na egzaminie ustnym jest właśnie taki codzienny nasz dzień. I w zasadzie można wykorzystać te wszystkie, prawda, zdania, tylko troszeczkę do siebie dostosować. Czyli na przykład tak, nie ma roku szkolnego, no bo panie chodzą zazwyczaj do pracy jako osoby dorosłe. Ale też można powiedzieć, każdy mój dzień wygląda bardzo podobnie. Wstaję rano, dodać godzinę, najpierw idę do łazienki i myję się, prawda? Potem ubieram się i jem śniadanie. Dokładnie można tych samych słów ubrać. A potem powiedzieć na przykład, że następnie idą lub jadą panie do pracy, ile godzin pracują. Można powiedzieć, co się robi w pracy, a potem o której się kończy pracę, o której wraca do domu i co się robi. I jest bardzo często właśnie użyte, spójrzcie panie, przed południem siedzę w szkole, po południu wracam do domu. Chodzi o używanie tych słów. Czasem spotykam się z koleżankami, wieczorem uczę się, potem jem kolację, później biorę prysznic. Czyli tak, co on robi najpierw? Jakbyśmy powiedzieli, od czego zaczyna dzień? Najpierw idzie do łazienki i myje się. Tak. Potem się ubiera, je śniadanie, idzie do szkoły, wraca, tak? I spędza jakoś po południu, po obiedzie swój czas. Co Dominik robi w łazience? Myje się. No, tu jest tylko właśnie myje się. Kiedy on ma lekcje w szkole? Przed południem, bardzo dobrze. Pani Julio, co Dominik robi na lekcjach? On wymienił sporo czynności. No, na lekcjach on czyta i uczy się. Oj, tu jest dużo tych czynności tutaj. Uczę się, słucham. Czytam, piszę i powtarzam, tak? Dosyć dużo, tak. Bo jeżeli będzie pytanie takie przy egzaminie i trzeba będzie napisać, to bardzo proszę, żeby panie dokładnie sprawdzały, co piszę i korzystały z tych tekstów już napisanych. Bo ja będę musiała ocenić punktami pani wypowiedź. I będzie się liczyło, ile panie napiszą, tak, i jak poprawnie. Kiedy on wraca do domu? Ola. Kiedy on wraca do domu?
Po południu wraca tak, do domu. Tak, on wraca do domu po południu. Trzeba wykorzystać to zdanie. Czyli napisać, on wraca do domu po południu. Co Dominik robi po południu, pani Laryso? To już jest na tej części. Grał w piłkę jeździł na rowerze. Na rowerze, tak. I można jeszcze napisać, że czasem spotyka się też z kolegami lub gra w gry komputerowe, bo to zdanie też tego czegoś dotyczy. To też robi po południu. Robi to rzadko, bo jak powiedział, czasem, prawda? Ale robi. Kiedy on odrabia lekcje, pani Julio? Wieczorem odbieram lekcję. Odrabia lekcję, tak. Wieczorem odrabia lekcję. Co Dominik robi wieczorem? Jest takie pytanie ogólne. Ola, co on robi wieczorem? Bo tam było, kiedy odrabia lekcję, a tutaj co robi wieczorem? Uczy się i odbieram lekcję. Odrabia lekcję. I to samo będzie wieczorem. Je kolację. Potem je kolację i ogląda telewizję. Można też jeszcze do tego wieczoru uznać, że uczy się, odrabia, je kolację, tak, te ogląda, bierze prysznic, spania niekoniecznie. I idzie spać. Tak, ale będzie więcej odpowiedzi, tak? Więcej wyboru. Tu jeszcze jest pytanie osobno. Co on czasem robi? Czyli to jest to samo, co on, co jak powiedziała pani Larysa chyba. Po południu wraca do domu, je obiad, gra w piłkę, spotyka się z kolegami, tak? Ale co robi czasem? No to tylko ta część. Spotyka się z kolegami lub gra na komputerze. I jeszcze mamy, kiedy on śpi? W nocy. No w nocy ogólnie można powiedzieć, pewno, chociaż takiego słowa tutaj nie ma, nie pisze, tak? Teraz tak, jeżeli będziemy miały określić czas, to w zasadzie w języku polskim przyjmiemy trzy różne wypowiedzi. No bo jak jest pytanie, która jest godzina, to mówimy pierwsza, druga, piąta, tak? Albo możemy oficjalnie też powiedzieć pierwsza na przykład 10, druga 30. To jest ta nazwa, to jest ta forma, która jest godzina i to jest forma tak zwana oficjalna podania czasu. Ale jeżeli ktoś nas zapyta o której godzinie, to właśnie zwróćmy tutaj uwagę na pytanie której, czyli musi zmienić się końcówka podawanej godziny. O pierwszej, o siódmej, o szóstej i tak dalej. I minuty nam się nie zmienią, bo będzie na przykład o pierwszej 5, o drugiej 30, tylko zmieni się forma tej podstawowej godziny. Także zwracajmy uwagę, to jest ważne, na zakończenie godziny. Jak jest która, to pierwsza, druga, trzecia i mamy to A na końcu. O której to będzie ej na końcu zawsze. I możemy użyć też czasu w wypowiedzi, kiedy ktoś nas pyta lub mówimy, o które, na którą jesteśmy umówieni. Owszem, można powiedzieć, o której godzinie się spotkamy, o której godzinie jesteśmy umówieni, ale mówimy bardzo często. Jestem umówiony na przykład z Olą na pierwszą, jestem umówiony do szkoły na trzecią. I wtedy określamy na którą godzinę. Czyli na którą godzinę, jeżeli użyjemy to na, to zapytamy na którą. I jest o na końcu, prawda? Na pierwszą, na trzecią, na piątą. I minuty też nie ulegną zmianie. Będzie na pierwszą 5, na trzecią 30, na przykład na piątą 15. Tylko zmienia się końcówka podstawowej godziny.
Także jak zadamy sobie odpowiednio pytanie, o której, to będziemy wiedziały, że o pierwszej, że to ej musi być na końcu, a jak na którą godzinę, to na czwartą, na piątą, będziemy wiedziały, że musi być on. Z tym, że teraz tak, jeszcze, tutaj nie ma tych godzin takich podanych, na przykład 23, 22. Jeżeli będzie już powyżej 20, to będzie na 21, na 22, o 21, czyli wszystkie zakończenia do tej zasady muszą się zastosować. A tu na końcu podano nam tylko jeden przykład. O. I teraz tak. Nie wiem, jak określa się czas w języku ukraińskim, ale ten nieformalny, nieoficjalny czas w języku rosyjskim to jest na przykład bis piaci dziesiąć, 15 minut szestowo, tak? To są takie formy. Tam się mówi, że bies, czyli bez 5 minut, któraś godzina. U nas mówimy za ile minut. Czyli jeżeli będzie brakować 5 czy 10 minut, tak jak tutaj jest, 12 powiedzmy brakuje, to jest za 12, 12. U nas powiemy, za ile będzie ta godzina. Jeżeli mamy godzinę 6:40, to powiemy to inaczej, jak? Że jest za 20 minut 7, tak? Tak nieoficjalnie, za 20, 7. Właśnie w języku rosyjskim jest ta zasada jeszcze, że ile minut której godziny, prawda? A u nas mówi się ile po której godzinie. Czyli na przykład, jeżeli byłaby godzina pierwsza 5, to jest 5 minut po pierwszej. Jeżeli mamy godzinę 2:10, to jest 10 po drugiej. A jeżeli na przykład 7:55, to będzie za 5:08, prawda? Brakuje 5 minut. Nie ma tutaj chyba napisane, jak mówimy, że jest paławina. Po rosyjsku mówi się na przykład paławina szestowo, czyli którego czasu, tak? Jakby. Dlatego, że czas tam, czyli godzina, jest rodzaju męskiego. U nas godzina jest rodzaju żeńskiego i trzeba o tym pamiętać, jak właśnie zapisujemy. I nie ma paławiny, tak jakby, tylko jest w pół. To jest tak jakby w pół drogi. Na przykład, jak będzie 11:30, to będzie w pół do 12:00. Tak jakby w pół drogi do następnej godziny. Jeżeli używamy godziny, to zazwyczaj używamy takich czasowników jak zaczynać lub zacząć. Czyli na przykład zaczynam lekcję o godzinie 6:00. Zacząć, na przykład możemy dziś zacząć o 8:00, tak? Możemy powiedzieć. Używamy też kończyć i skończyć. I na przykład możemy powiedzieć, że dziś kończymy zajęcia o 7:30, ale możemy powiedzieć, że dziś możemy skończyć wcześniej lub możemy skończyć o 7:00. To S w zasadzie niewiele nam tutaj daje. To jest taki dokonany jakby sowieszynny wid, ale nie zmienia to tutaj w tym zdaniu niczego, że będziemy kończyć lub skończymy. To jest tak jakby synonim.
Mamy tutaj tak, ósmą, czyli jest ósma godzina. U nas raczej patrzę, że tutaj jest tak troszeczkę nie bardzo prawidłowo napisane w tych pani książkach, ponieważ Polacy mówią jest godzina ósma, jest godzina dwudziesta. Raczej odwrotnie to mówimy. Nie mówimy najpierw liczby. Jeżeli używamy same liczby, no to mówimy jest 19:50 albo jest za 10:20, za 10:08. Raczej nie używamy takich słów jak 20, kiedy mówimy, że za lub po 20. Po 8, za 5:08 na przykład, czy za 10. 19:50, czyli jest za 10 minut 8. Jest 20:10. To są te przykłady. 10 minut po 8, właśnie, bo po której? I tutaj mają panie to, o czym mówiłam. Jest 19:30, czyli jest w pół do 8. Jest tutaj napisane właśnie to określenie. I teraz tak, jeszcze mamy określenie 15 minut. To jest kwadrans, czyli jeżeli mamy na przykład jest 19:45, to jest za 15:08, czyli jest za kwadrans 8, bo 15 minut to kwadrans. Możemy powiedzieć, że jest 20:15 albo jest kwadrans po 8, tak? Tylko właśnie tych słów w pół, poza, nie używamy raczej z liczbami 20, tylko używamy tego określenia do 12. I teraz tak, jeżeli robimy coś przez jakiś czas i chcemy o tym powiedzieć, to na przykład możemy powiedzieć, że mamy lekcję od 8 do 12. Pracujemy od 15 do 17, czyli od której do której. I dlatego muszą te słowa mieć ej na końcu, prawda? Od której godziny do której godziny. Ola, która jest godzina na tym zegarze, na tym numer 3? 13:15. Okej. Okay. A jak inaczej jeszcze spróbować to powiedzieć? 15 minut. Wtedy nie musisz mówić tego minut, tylko 15 po pierwszej. 15 po pierwszej. Tak, bo też nie powiesz po 13, tylko po pierwszej, jak ten nieoficjalny. Pani Laryso, którą mamy tutaj godzinę? Na tym drugim zegarze. A oficjalnie, oficjalnie. Najpierw godzina, potem minuty. 10. Dziesiąta, tak? Jest dziesiąta. Ile? Pół godziny to ile minut? Pół godziny. 30 minut, czyli 10:30, tak? To będzie oficjalnie. A jak będziemy chcieli użyć tej na tutaj tej wypowiedzi, o tutaj, jest w pół do 8 tutaj było, to tutaj powiemy, że jest w pół do 11, tak. Równej godziny to nie będę pytać. Pani Julio, która jest tutaj godzina na czwartym zegarze? To jest 10, za 10 minut do 8? Nie, za 10 siódma. Za 10, a tak, tak za 10 siódma. To jest ta nieoficjalna, bo oficjalnie powiedzielibyśmy, że jest jeszcze 6:50, prawda? 6, tak. Tak. I tego słowa minut nie musimy używać. Powiemy za 10 siódma. Za 10 siódma, bardzo dobrze. Ola, tutaj jest która godzina na piątym zegarze? Pół do czwartej.
pół do czwartej. A oficjalnie byłoby? 100-130. Tak. Na szóstym zegarze, pani Lariso, która godzina jest? 15. Za 15 do... Za 15, 12 wtedy, tak, jeżeli w ten sposób chce pani powiedzieć, to za 15, 12, bo oficjalnie byłaby to 12:45. Jeszcze możemy też powiedzieć za kwadrans, prawda? 12, okej. Okay. Pani Julio, na siódmym zegarze która godzina? 18, to 10. Może tak być, a jakbyśmy chcieli inaczej to powiedzieć z tym słowem po? Po. To wtedy zaczynamy od 10, minut, od minut. No właśnie, 10. 10 po siódmej? Po szóstej. Po szóstej. To będzie ta 20, sama godzina. Tak. Mhm. Mhm. I jeszcze teraz tak. Ola, zobacz 11 zegar. Za 5 minut trzecia i 14:50. 5. A, 5, tak. 55. Pani Laryso, tutaj jest na 10 zegarze, która godzina? 15 za, na... Po. Po 12. Tak, 15 po 11, tak. Albo 11. 15. Mhm. I pani Julia, jeszcze 9 zegar, niech spojrzy. To jest 19:20. Jeżeli. 19:20. Oficjalnie, a nieoficjalnie? To będzie 20. 20 po 7. 20 po siódmej, tak? Te po trzeba wtedy użyć. Mhm. I teraz tak, jak mówimy na przykład, to możemy powiedzieć, że często wstaję i wymienić godzinę. Czasem wstaję później, czyli na przykład też, lub powiedzieć codziennie wstaję, tak? I to jest taki sam rozpis dnia, jak tam mówił ten Dominik, uczeń o sobie, że on wstaje i wtedy dodamy godzinę o 6:10, o 7:10, następnie myję się lub myję zęby, można powiedzieć tak jak tam było, biorę prysznic. Dzień często zaczynam od, będzie od czego? No niektórzy zaczynają od dobrej kawy, niektórzy od papierosa, a niektórzy od gimnastyki, prawda? Tak, no właśnie. Dobry kawy. Właśnie, niektórzy nie jedzą śniadania rano, prawda? Można powiedzieć na śniadanie zwykle, tu powinna być u mnie literka jem, nie je. Aha, bo to jest o nim, dobra, bo to Jacek je. Czyli my mówimy, że na śniadanie na przykład zwykle jem, i mówię płatki, jajecznicę, tak? Ale mogę powiedzieć na śniadanie nic nie jem, tylko piję kawę. Albo czasem, czasami nie jadam śniadania, albo rzadko jadam śniadanie, można powiedzieć. A jeżeli już jemy, to mówimy co? Jajecznicę, bułkę z czym? Z dżemem, kanapkę z serem, tak? Do pracy z reguły, czyli to z reguły oznacza, że prawie zawsze albo regularnie, to jest to samo, to synonim. Czyli do pracy z reguły chodzę na przykład, ja chodzę pieszo albo jeżdżą na rowerze lub jeżdżą samochodem. Czyli mówimy to, co robimy najczęściej, czyli z reguły. Obiad jemy na przykład gdzie? W domu, w stołówce, w restauracji. Ola jada w przedszkolu, tak? Tak. No tak, ja jak kiedyś pracowałam w przedszkolu, to też zawsze jadłam obiad w przedszkolu. Po południu co robię? Czytam gazety albo lubię czytać.
Mogę mówić, że po południu lubię coś robić albo coś robię bez tego lubić. Wieczorami zawsze. Na przykład powie ktoś, kto chodzi z psem na spacer, prawda? Jak ma psa, to zawsze chodzi na spacer. Wieczorami czasami mogę powiedzieć, chodzę do kina. Wieczorami zawsze oglądam telewizję, prawda? Trzeba też odpocząć, wiadomo. Okej. Ola, która jest teraz godzina? Teraz jest godzina 18:56. Okej, a jakbyś chciała to powiedzieć tak nieoficjalnie? Za 4 minuty 7. Tak, okej. Pani Laryso, o której godzinie odbywają się lekcje języka polskiego? O 18:00. Ja pytam o której, prawda? I proszę zwrócić uwagę na końcówkę pytania. 18:00, tak, o godzinie 18:00. O której godzinie kończy się lekcja polskiego, pani Julio? Lekcja kończy się o 19:30. 30. Ola, która będzie godzina za 3 godziny? 21. 21, o tak. Okej. Która była godzina 7 godzin temu, pani Laryso? Przyjmujemy, że jest równa 19, czyli 7. 7 godzin temu, która była? 12. Można też powiedzieć, że było wtedy południe, prawda? 12 na popołudnie. Tak, tak. Julia, o której chodzisz godzinie spać? Zawsze chodzę spać o 22 godzinie. O 22, bardzo dobrze. I Ola, o której godzinie wstajesz? O 5. Nie przejmuj się, ja też, a czasami wcześniej. Podobno to jeszcze noc dla niektórych. Co my tu jeszcze mamy? Dobra. To teraz tak. Pani Laryso, spróbuje mi pani powiedzieć, o której wstaje. Co robi do południa, co po południu i wieczorem? Wystarczą te 4 zdania. O której pani wstaje? Albo o której zaczyna dzień? Ja wstaję o 5:00. I tak, co do południa pani robi? Do południa myję się, tak? Zbierałem się. Jedzę na pracę. Idę do pracy albo jadę do pracy, zależy co pani robi. Jedę do pracy. Jadę do pracy, do, musi być do. Pracuję. Tak, a po południu? Po południu jedę do domu. Tak. Po drodze jedę do sklepu. Tak, po drodze robi pani zakupy, tak? Zakupy, tak. I potem wracają do domu. Okej. Pani Julio, a jak wygląda pani dzień? To rozsypają się. O której pani wstaje? O 4:00. O, jeszcze wcześniej od nas. Tak. To ja się dziwię, że nie chodzi pani spać z kurami. W Polsce się tak mówi, a u was chyba też jest podobne przysłowie, prawda? Że jak ktoś tak rano wstaje, to chce mu się wcześniej iść spać i u nas mówią, że chodzi spać z kurami. Dobrze, to co pani robi potem?
Dalej mam śniadanie, tak. To zawsze kanapka z herbatą albo herbatą. Sałatka. Z herbatą albo sałatka. Tak. I następnie idzie do pracy. Idę do pracy, to ę pamiętać na końcu, albo amo, zależy jaki czasownik. Idę do pracy. Tak. Po południu wracam do domu. Lub idzie do sklepu. Idę do sklepu. Tak. Później idę na dwór z córką. Dobrze. I co jeszcze? Ciebie nie córka. Dziewczynka. Idziemy spać o 22. O 22, okej. Ta młoda dama jest bardzo kłótliwa chyba. Tak, jest takie. Charakterna, tak? Ma charakterek. Po kim? Po mamie czy po tacie? To jest po tacie. Po tacie. Okej. Mamy tutaj takie dialogi i spróbujmy uzupełnić zdania. Ola, zaczynam. Dzień dobry, mówi Tomasz Graczek. Mówi Tomasz Graczek. Mam lekcję polskiego we wtorek o 8:30. Bardzo dobrze. I teraz pani Larysa, bo będzie dzień dobry, tak? Ma pan lekcję fonetyki z Moniką i teraz tutaj od niestety, pani Larysa. Niestety moja córka jest chora i mam wizytę u lekarza we wtorek o 9:00. We wtorek i powinniśmy zapytać o której, prawda? Bo będzie o, to o której? O 9:00. O 9:00. Jak zapytam o której, no to musi być końcówka ej przy godzinie, czyli o 9:00. A w tej sytuacji nie będę na lekcji, tak? Rozumiem. Czy chciałby pan przełożyć lekcję na inny dzień? Tak, oczywiście. Czy lektorka ma czas w środę rano? A o której godzinie? Pani Julii, o której? O 7:45. O tak, jak tutaj będzie tak, o 7:45. I jeszcze teraz Ola, niestety. Monika ma kurs o 8:15, ale ma czas o 9:30. No i teraz pani Larysa, mogę? Mogę mieć lekcję polskiego o tej godzinie, ale tylko przed. To powinno być przez godzinę. Właśnie czasami jest dużo błędów tutaj w podręczniku, ale tylko przez godzinę, tak? Czyli 60-minutowe. Muszę skończyć lekcję o 10:30. Bo o 11. O 11:00. 11:15 mam spotkanie w biurze. Rozumiem. Do zobaczenia w środę. Do widzenia. Tutaj mamy dwa różne warianty godziny. Jeżeli jest 25 po 5, to już sprawdzam, jak to jest. 8:20, to nie to. Aha, czyli to jest rozsypane. Okej, bo patrzyłam, że tutaj są kropeczki i czy coś jeszcze trzeba wstawić. To dobra. Jest 5:25. Tak, to jest 5:25. A 8:20 to jak inaczej? Spróbują panie poszukać. 8:20, jak to inaczej powiedzieć? 20 po 8. Tak. 6:05 to inaczej jak?
5 po 6. Dobrze. 12:10. 10 po 12. Bardzo dobrze. 5:25 to jest tam to, co robiłyśmy pierwsze. 1:30. 1:30. Tak. 7:15. 7:15. Bardzo dobrze. 3:30. 3:45. 11:40. 12:20. Tak. 2:50. 10:03. 4:45. 4:45 to byłaby inaczej za 15:05 albo za kwadrans 5. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Chcieli nas oszukać. Dobra, to spróbują panie po kolei. Ola, zacznij. Przepraszam, a której jest lekcja? O 18:00. Przepraszam, o której jest przerwa? O 12:00. Tak, o 12:00. Pani Julia? Przepraszam, o której jest spotkanie? O 9:00? Tak. Przepraszam, o której jest kolacja? O 17:00? O której jest koncert? O 19:00. O 30. I na końcu 30. Przepraszam, o której jest mecz? Mecz. To spotkanie futbolowe, tak? A, mecz, tak. Mecz. O 18:45. Tak. Ja przepraszam, o której jest film? O 20:30. O której? O 20:30. No właśnie. Przepraszam, o której jest lekcja polskiego? O 8:15. Tak. Przepraszam, o której jest prezentacja? O 11:00. 20. Przepraszam, o której jest pociąg do Łodzi? O 6:50. To spróbujmy sobie przetłumaczyć zdania na język polski. W abiet i graju w miać z druzjami. Jak to będzie? W obiet. Po południu. Czy jakieś inne słowo? No właśnie, ja się nie spotkałam z określeniem, że w abiet. Mnie uczono, że posle abieda, dlatego trochę się zdziwiłam formą. Używa się takiej formy w abiet?
Ale to no jeżeli po południu, po obiedzie, tak? Gram. Południu. W piłkę. Z kolegami, z przyjaciółmi, prawda? Rano, utro jem zawtrak. Może być. Na poranek? No właśnie, tu są takie dwa słowa. U nas mówi się, że coś jest rano, czyli to jest ranek, ta pora dnia wczesna, prawda? A rano po rosyjsku to jest wcześnie, prawda? I teraz tak, utro to jest jutro. Jutro to zawtra, nie? A, zawtra. Czyli wcześnie rano będzie. Rano, utro. Wcześnie rano. To dwa słowa w zasadzie to jest tak. Rano to jest jakby po polsku powiedział, a utro jest po rosyjsku, prawda? I oznacza to samo. I taki kontekst tutaj wychodzi, że trudno, może trzeba się zastanowić. Ale to będzie wcześnie rano. Tak? Wcześnie rano. Wcześnie rano. Mam śniadanie? No, jem śniadanie. Jest wieczorem, smatriu telewizor. Tak, wieczorem oglądam. Oglądam telewizor. Люблю смотреть кулинарные программы. Любим обладать. Kulinarne, czyli to będą, u nas będzie tak samo, programy kulinarne, te o gotowaniu, prawda, jak robimy jakieś posiłki, to są też programy kulinarne, to będzie dokładnie tak samo. I jest w 16:30 i du pławać. Kto przetłumaczy? O 16:30 idziemy pławać. Czyli idę pływać, tak? Tam jest jedna literka różnicy w języku polskim, a rosyjskim na przykład. Tu musi być y, pływać. Patrzę, że wszystkie słowa, które oglądałeś, mamy tutaj wypisane, to my znamy, były już. Czyli teraz tak, wróćmy jeszcze do tego zadania, którego nie zrobiłyśmy. Zaplanuj swój przyszły weekend. Postaraj się stworzyć godzinowy plan dnia. I co robimy? Pracują panie w weekendy, czy mają wolne? Mają wolne. Ale im dobrze. Okej. Okay. Ja mam co drugi weekend wolny. Ola, postaraj się spróbować zaplanować sobie jakieś atrakcje, czyli coś ciekawego na weekend, czyli na sobotę i niedzielę. Zaplanować? Zaplanować. Na przykład możesz zacząć od tego, że skoro masz wolne, to sobie długo pośpisz do którejś godziny. Nie. Skoro mam wolny i tak się myślę, że może pójść do kina, oglądać jakiś film. Jaki idzie teraz film w kino? Słuchaj, u mnie jest tylko jedno kino. Nie tak jak w Poznaniu pewno z pięć. A najlepiej to mi się podoba Kinema City w Toruniu, tam jest 7 filmów naraz. No, wiesz, także teraz to są jakieś premiery horrorów. Można jeszcze pójść do jakiejś pizzerii i zjeść. Czyli okej, do kina chcesz iść do południa? No nie, wieczorem. No to co będziesz robić w sobotę do południa? Do południa będzie...
sprzątać. W sobotę. Czyli kobiecy wolny dzień, sprzątać, obiad. Gotować. Gotować obiad, no a wieczorem już można odpocząć, pójść do kina, do pizzerii. Jakoś, jak będzie dobrze pogoda, to można pójść na spacer po jakimś wieczornym Poznaniu. Okej, a w niedzielę? A w niedzielę pójść do kościoła rano, a potem nie wiem, co robić. Leniuchować? Leniuchować. Leniuchować. Gdzieś w goście. Jak to będzie goście? Tak samo. Jeżeli my idziemy, to idziemy w gości. A, pójść w goście. W gości lub czasami mówimy w gościnę, to samo. Mhm. Mhm. Możemy też powiedzieć, że pójdziemy z wizytą do znajomych. Okej, okay, pani Laryso, zaszalejmy. Co pani zrobi w wolny weekend? Wolny weekend? Sprzątają. To samo. Jedzenia robią. Potem... Posle południa, tak. Czyli po południu. Po południu idziemy na spacer. Trochę wypoczywajmy. A wieczorem możemy oglądać telewizor. Czy poigrać, grać w gry. W gry. Okej, okay. A w niedzielę? Lenuję się w liżku do obiada. A potem obiadajem i tak niczego nie robimy. Czyli spontanicznie. Wiedzą panie, co to znaczy słowo spontanicznie? Spontanno. Pani Julio, a co pani zrobi w weekend wolny? To o sobotę będzie długo spać. Ja zawsze mówię, będę długo spać, czyli aż do 7. To nie, bardzo to długo, nie? W porównaniu, ale w porównaniu do tej 4 czy 5, to i tak długo. To później... Mamy śniadanie i pójdziemy z córką na dwór. Nie wiem, na jakiś plac zabaw dla dzieci. Może do ozera Malta. Tak, ładne jezioro tam macie, Malta. Tak. Macie też piękne zoo. Nie byli. A ja byłam, tam. Ale w starym zoo, tym, którym jest w samym mieście, bo jest jeszcze takie gdzieś dalej trochę. Mm-hmm. To starym ja też była, a w nowym jeszcze nie. To może pójdziemy na shopping. Mama, słoneczko o shopping. O niedzielę chciałabym spotkać się z przyjaciółkami. I jak zawsze gotować i jak to będzie przybierać? Ubierać. Jak to będzie? Zabula. Właśnie nie zrozumiałam, sprzątać, o co pani... Sprzątać. A sprzątać, tak. Sprzątać, tak. Czyli to, co wszystkie kobiety robią w wolnym czasie.
To się tak nazywa, że spędzamy wolny weekend. A, to jest się prać. A tak, to ja też tak mam, niestety. Kiedy mam wolną sobotę, to wstaję o tej 7:00, jem śniadanie i biorę się za wszystkie zaległości z całego tygodnia. To już tak najczęściej bywa. Czyli moje panie, spotykamy się na następnych zajęciach, czyli w piątek, 9. I tak jak powiedziałam, wyślę wam link i sprawdźcie, jak będziecie zaglądać w link do wejścia na spotkanie, czy otrzymałyście też test, czy się otwiera, żeby było na pewno. Mhm. Jak wejdziemy na zajęcia, to omówimy, jak zrobić test, a potem wylosujecie sobie jedno pytanie, na które mi odpowiecie. Tylko bardzo proszę się przygotować do tego nagrania. Nie, nie stresujcie się. A ile trzeba egzamin? Ile czasu? To znaczy tak, już mówiłyśmy pani Julio, że odpowiecie mnie na ustne pytanie. Tam mogą być 10 do 15 zdań, one mogą być krótkie, czyli nawet trzywyrazowe, byle poprawnie zbudowane na jakiś temat, który wylosujecie. A ten test, który dostaniecie pisemny, musicie odesłać do mnie do godziny 23:00. Takie jest rozporządzenie szkoły. Że będzie tylko ważne wtedy, jeżeli do 23:00 do mnie dotrze. Ja postaram się go sprawdzić następnego dnia i wysłać do szkoły wszystkie dane, żeby panie otrzymały te certyfikaty i jak zdały egzamin. A jeżeli nie zdadziemy egzamin? To na pewno będzie można, ale ja w ogóle nie wątpię, że panie zdadzą. Mają panie dużo czasu. No. Czasu jest dużo. Można się też wspomagać jakimś tłumaczem, materiałami z domu. Tylko trzeba dobrze przeczytać tekst ze zrozumieniem, bo tam mówię, będzie tekst, będą pytania, czy to prawda, trzeba będzie na niektóre odpowiedzieć. I naprawdę korzystać już z tych słów, które są w zdaniu, w tekście. To jak my dzisiaj robili, tak? Tak, tak jak robiliśmy. Tam będzie tekst, będzie takie różne wypowiedzi. Wszystko jeszcze omówimy na początku zajęć, żeby panie nie miały wątpliwości, co mają zrobić. Ja po godzinie 17:00 w piątek wyślę ten test i wyślę zaproszenie na spotkanie. Także mogą panie jeszcze same spojrzeć, czy to się otwiera, jak to wygląda, tak? I wtedy zadać też pytania. Ale omówimy. Na spokojnie, do 23:00. Panie mi odpowiedzą tylko na jedno pytanie i będą mogły się rozłączyć i pisać swój test. W ten sposób to będzie wyglądać. A ja w razie czego będę jeszcze... i na poczcie też i tego spotkania nie będę zakończać, czyli do godziny 19:30 będę dostępna na Zoomie. Gdyby panie jeszcze chciały coś dopytać, to ja będę tutaj czekać. Bo ja mam obowiązek być tutaj pełną lekcję. Także gdyby były jeszcze jakieś pytania, to mogą panie zawsze się podłączyć na spotkanie jeszcze raz i zapytać. Można pytańko? Tak, słucham. Nie wszystko zrozumiałam. To o 17:00 panie wysyłam informację. Ja wysyłam link, tak, z zaproszeniem, tak jak zawsze. Wtedy wyślę w pliku też ten test. A jeżeli mamy ustne zadanie, to kiedy zaczynamy ci ustne zadania robić? Znaczy tak, wylosują panie sobie jedno pytanko, tak? Dam panią powiedzmy 10 minut na przygotowanie się, która z pań będzie gotowa, mówi i już się może rozłączać
i zacząć pisać. To zaczynamy o 18. O 18 tak? Normalnie zajęcie. Jak zawsze, tak? Tak, jak zawsze. No, dobra, dobra, zrozumiałam. Oj, będzie 10 minut na przygotowania, tak? Tak.